Trzeba przymuszać się do dobra, ale w miarę i miarę te znać trzeba. Trzeba zbadać swoją duszę, co dla niej pożyteczne. Bo jeden potrzebuje więcej modlitwy, inny czytać czy pisać. Czytanie jest pożyteczne, ale lepsza jest modlitwa bez rozproszeń. A płacz jeszcze droższy, co komu Pan da. Wielu lubi czytać dobre książki. Jest to rzeczą dobrą, ale najlepiej jest modlić się. Ten, kto czyta książki niedobre albo gazety, skazuje się na głód duszy. Nie należy być ciekawym. Nie trzeba czytać gazet, światowych książek. Pustoszy to duszę. Przynosi przygnębienie i zamieszanie. Nie staraj się poznawać spraw innych ludzi. Nie osądzaj innych, bo często się zdarza, że nie znając człowieka, mówią o nim źle, a on umysłem swym podobny aniołom. Trzeba w duszy osądzać samego siebie, ale nie można tracić nadziei na Boże miłosierdzie i miłość. Pamiętaj o dwóch myślach i bój się ich. Jedna mówi, jesteś święty, druga, nie zbawisz się. Obie te myśli pochodzą od nieprzyjaciela. Do czego człowiek przywyknie, to czyni. Jeśli przywyknie do grzechu, to wciąż będzie go do grzechu ciągnąć, a diabeł w tym pomaga. Jeśli zaś przyzwyczai się do dobra, to Bóg pomagać będzie w tym swoją łaską. Jeśli przyzwyczaisz się do stałej modlitwy, miłości bliźniego i opłakiwania całego świata, to duszę ciągnąć będzie ku modlitwie, łzom i miłości. Jeśli przyzwyczaisz się dawać jałmużnę, być posłusznym, szczerym podczas spowiedzi, to zawsze tak będziesz czynić i poprzez to znajdziesz wytchnienie w Bogu.